Borykasz się z nadmiarem wody w organizmie? Pokażę Ci dzisiaj w tym odcinku, jakie partie ciała rozciągać oraz nad mobilnością, jakich partii ciała należy pracować, żeby pozbyć się nadmiaru wody z organizmu i żeby też nie borykać się z nadmiarem w przyszłości. Zapraszam. Siema, cuda w mojej dżungli. Ja nazywam się Dominika Zdrojek i jestem świeżo po treningu, więc ja już jestem zlana potem, ale wykonam dzisiaj z Wami wszystkie ćwiczenia rozciągający i poprawiający mobilność, żebyśmy wszyscy razem nie musieli borykać się już nigdy z zastojem limfy. Także przechodzimy do ćwiczeń. Jak wiecie, ja z nadmiarem wody borykałam się od zawsze i w ostatnim filmie mówiłam, w jaki sposób odkryłam, że to, co dzisiaj Wam pokażę, pomaga na pozbycie się wody, więc nie będę się powtarzać. W każdym razie pokażę Wam te ćwiczenia i te ruchy, które mi pomogły. Pewnie w internecie znajdziecie też inne ćwiczenia, także myślę, że warto przeplatać i szukać też w zależności od tego, gdzie macie zastoje. Ja borykałam się z zastojami w nogach, często mi puchły nogi, kostki, zwłaszcza jak było gorąco albo długo siedziałam, ale też po intensywnych treningach. I nawet jeżeli puchną nam kostki, to pamiętajcie, że ta limfa, czyli woda, która krąży w naszym ciele, ona ma kilka swoich miejsc, którymi wydostaje się w głównej mierze na zewnątrz i są to pachwiny, pachy, więc też jeżeli mamy zastój w nogach, to powinniśmy dbać tutaj o rozciągnięcie i mobilność okolic dna miednicy. No i pierwsze ćwiczenie, które wykonujemy, żeby rozruszać i poprawić mobilność, to są okrążenia nogami i dbamy o to, ja nawet się trzymam za tyłek, żeby tego pilnować, dbamy o to, żeby nie machać całym biodrem, bo ruch właśnie ma iść tutaj z tego miejsca, dlatego trzymamy tyłek, żeby nam nie latał na bok. Jak już czujemy, że nam odlatuje w tył, to wtedy już opuszczamy nogę. Z czasem ta mobilność będzie coraz większa, czyli tutaj rozciągamy pachwinę. Bo tutaj właśnie powinniśmy się pocić i nadmiar wody tutaj powinien mieć swój spust. 10 okrążeń na zewnątrz. Pilnujemy biodra. Rozciągamy tutaj i później drugą stronę, czyli od zewnątrz na środek, pilnując, żeby nam to biodro nie uciekało. Biodro równolegle do sylwetki. Brakuje mi kogoś, kto by liczył. Nie wiem, ile zrobiłam obrotów. I to samo na drugą stronę. Pilnujemy biodra na zewnątrz. I do środka. Czyli rozciągamy, tak jest noga w dole, biodra do przodu, pośladek ściśnięty. Okej. Do kolejnego ćwiczenia będziecie potrzebowali ręcznik i piłeczkę. Ja nie mam piłeczki, więc biorę bardzo niebezpiecznie szklaną świeczkę. I będziemy ćwiczyć gibkość właśnie okolic dna miednicy. I na początku, jeżeli macie jeszcze mocno zastałe biodra, to ćwiczenie może Wam się przydać z piłeczką, a później jak już się troszkę rozkręcicie, to pokażę Wam za chwilę drugie ćwiczenie, które wykonuję już bez piłeczki i bez świeczki, a dla początkujących. Kładziemy się na plecach i okrągłą rzecz
podkładamy sobie pod pośladki, poniżej albo na wysokości końca kości ogonowej. I naszym zadaniem jest ruszać biodrami w lewo i w prawo, czyli tak jakbyśmy chcieli najpierw jedno bioderko przyciągnąć do ramienia i później drugie, a ta piłeczka jest nam potrzebna do tego, żeby to właśnie robić na tej piłce. Czyli ćwiczymy tutaj gibkość. Ramiona są sztywno, nogi sztywno. Ruch idzie wyłącznie w biodrach. To ćwiczenie ma nauczyć się nasze ciało takiego ruchu wyizolowanego. Spokojnie 30 razy, tak żebyśmy nabyli wprawy, żeby nasze ciało się nauczyło wyizolowanego ruchu, żeby później można było to robić w każdej innej pozycji. Jak już zrobimy 30 razy takich ruchów, to później 30 razy biodra przód, tył. Też na tej piłce, czyli zwijamy bioderka. Jeśli się przykręcę, będzie lepiej widać. I też 30 razy. Ta piłeczka powinna być taka do fizjoterapii, czyli taka miękka, nie napompowana na maksa, tylko taka mięciutka. Ja nie mam takiej, więc pokazuję Wam na świeczce. Kiedy już zrobimy 30 takich ruchów, to kręcimy kółeczka, czyli łączymy te ruchy. Kręcimy biodrami kółeczka w jedną stronę. I w drugą stronę. Teraz pokażę Wam, jak te ćwiczenia na mobilność okolic dna miednicy wykonywać już, jak już mamy podstawę ogarnięte, już wiemy mniej więcej, jak ten ruch bioder powinien wyglądać, w jaki sposób wykonywać te ćwiczenia, tak jak ja już teraz też regularnie wykonuję, bez piłeczki. W klęku podpartym staramy się, żeby tutaj był kąt prosty w biodrach, w kolanach, więc nie wypinamy się, tylko przodem. Kolana lekko szerzej niż na szerokość bioder. I robimy ten sam ruch, tak jakbyśmy chcieli przepchnąć coś biodrami. I świadomie robimy ten ruch, kontrolujemy, z czego on wynika, żeby on nie wynikał wyłącznie z pleców, tylko właśnie dbamy o to, żeby ten ruch tutaj wychodził z bioder. Dlatego też kolana, jeżeli będą szerzej, to będzie Wam łatwiej. I na boki oczywiście. Tak jakbyśmy machali ogonem. Dobrze to robić przy lusterku, żeby kontrolować ten ruch. Jak ktoś wytnie kawałek z tego filmu, to... I teraz w ostatnim kroku robimy bioderka
podglądają przez okno. I w drugą stronę. I tak wyglądają ćwiczenia na gibkość okolic dna miednicy, które pomogą nam w pozbyciu się nadmiaru wody z organizmu z nóg. Przede wszystkim więc będziemy mieć też smuklejsze kostki, będziemy mogli włożyć buty, bo będą się stopy mieścić. I też jeżeli masujecie swoje nogi po to, żeby udrożnić limfę, to nie masujcie wyłącznie tam, gdzie macie spuchnięte, tylko najpierw właśnie masujcie, udrażniajcie przy węzłach chłonnych, tak żeby odprowadzić tę wodę, która jest przy wylocie, prawda? A dopiero później przepychajcie sobie, kolokwialnie mówiąc, tę wodę właśnie z zastojów, z niższych części partii ciała. Gibkość to jedno, a drugie to jest rozciąganie, więc teraz pokażę Wam kilka puz rozciągających okolice węzłów chłonnych, więc nie tylko okolice dna miednicy, ale też ramion, klatki piersiowej, bo oczywiście tutaj też mamy zastoje. Także lecimy. I teraz pokażę Wam, jak już mamy elastyczność początkowej w porządku. Teraz pokażę Wam, jak te ćwiczenia na mobilność okolic dna miednicy wykonywać już, jak już mamy podstawę ogarnięte, już wiemy mniej więcej, jak ten ruch bioder powinien wyglądać, w jaki sposób wykonywać te ćwiczenia, tak jak ja już teraz też regularnie wykonuję, bez piłeczki. W klęku podpartym staramy się, żeby tutaj był kąt prosty w biodrach, w kolanach, więc nie wypinamy się, tylko przodem, kolana lekko szerzej niż na szerokość bioder i robimy ten sam ruch, tak jakbyśmy chcieli przepchnąć coś biodrami. I świadomie robimy ten ruch, kontrolujemy, z czego on wynika, żeby on nie wynikał wyłącznie z pleców, tylko właśnie dbamy o to, żeby ten ruch tutaj wychodził z bioder. Dlatego też kolana, jeżeli będą szerzej, to będzie Wam łatwiej. I na boki oczywiście. Tak jakbyśmy machali ogonem. Dobrze to robić przy lusterku, żeby kontrolować ten ruch. Jak ktoś wytnie kawałek z tego filmu, to... I teraz w ostatnim kroku robimy bioderka. Podglądają mnie przez okno. I w drugą stronę. I tak wyglądają ćwiczenia na gibkość okolic dna miednicy, które pomogą nam w pozbyciu się nadmiaru wody z organizmu z nóg. Przede wszystkim więc będziemy mieć też smuklejsze kostki, będziemy mogli włożyć buty, bo będą się stopy mieścić. I też jeżeli masujecie
swoje nogi po to, żeby udrożnić limfę, to nie masujcie wyłącznie tam, gdzie macie spuchnięte, tylko najpierw właśnie masujcie, udrażniajcie przy węzłach chłonnych, tak żeby odprowadzić tę wodę, która jest przy wylocie, prawda? A dopiero później przepychajcie sobie, kolokwialnie mówiąc, tę wodę właśnie z zastojów, z niższych części partii ciała. Gibkość to jedno, a drugie to jest rozciąganie, więc teraz pokażę Wam kilka puz rozciągających okolice węzłów chłonnych, więc nie tylko okolice dna miednicy, ale też ramion, klatki piersiowej, bo oczywiście tutaj też mamy zastoje. Także lecimy. I teraz pokażę Wam, jak już mamy elastyczność początkowej w porządku. Teraz pokażę Wam, jak te ćwiczenia na mobilność okolic dna miednicy wykonywać już, jak już mamy podstawę ogarnięte, już wiemy mniej więcej, jak ten ruch bioder powinien wyglądać, w jaki sposób wykonywać te ćwiczenia, tak jak ja już teraz też regularnie wykonuję, bez piłeczki. W klęku podpartym staramy się, żeby tutaj był kąt. I ostatnie ćwiczenie teraz na górne partie ciała po to, żeby rozciągnąć klatkę piersiową, ramiona, żeby pozbyć się zastoju wody między innymi z twarzy czy z rąk. Będziemy potrzebowali albo gumy oporowej do ćwiczeń, albo kija od miotły. Zaczniemy od rozciągania klatki. Miotłę bądź gumę łapiemy z tyłu. W lekkim rozkroku, lekko szerzej niż szerokość bioder. I robimy skłon, rozciągając ręce jak najszerzej. I takie skłony. Drugie ćwiczenie. Będziemy tutaj rozciągać klatkę piersiową. Potrzebne jest nam kant, albo jakieś framuga od drzwi, albo od szafki i ręką łapiemy i odwracamy się do tyłu i tutaj rozciągamy. I tak trzymamy. Delikatnie. 10 sekund. I na drugą rękę to samo. Ja już nie będę pokazywać. I ostatnie ćwiczenie, które dobrze zrobić albo przy ścianie, albo przy jakimś taborecie, gdzie możemy rozstawić szerzej nogi, znaczy szerzej ręce. Łapiemy, ja akurat mam schodek, łapiemy za ten schodek i robimy skłon tak, żeby napiąć jak najbardziej całą, rozciągnąć jak najbardziej całą klatkę piersiową. Czujemy wtedy rozciąganie w okolicy ramion, pach, klatki. I tak trzymamy. Przypominam też, że na zastój limfy w okolicy twarzy polecam masaż limfatyczny, który również Wam podlinkuję w opisie filmu, który ja wykonuję i który bardzo mi pomógł. I to na dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, że oglądanie moich filmów nic Wam nie da, jeżeli nie będziecie wdrażać niczego nowego, nie będziecie wprowadzać zmian. Więc dajcie znać, co z tego filmu wprowadzicie, do czego Was ten film zainspirował. No i działamy. Buziaki. I teraz pokażę Wam, jak już mamy elastyczność początkowej w porządku. Teraz pokażę Wam, jak te ćwiczenia na mobilność okolic dna miednicy wykonywać już, jak już mamy podstawę ogarnięte, już wiemy mniej więcej, jak ten ruch bioder powinien wyglądać, w jaki sposób wykonywać te ćwiczenia, tak jak ja już teraz też regularnie wykonuję, bez piłeczki. W klęku podpartym staramy się, żeby tutaj był kąt prosty w biodrach, w kolanach, więc nie,
Nie wypinamy się, tylko przodem, kolana lekko szerzej niż na szerokość bioder. I robimy ten sam ruch, tak jakbyśmy chcieli przepchnąć coś biodrami. I świadomie robimy ten ruch, kontrolujemy, z czego on wynika, żeby on nie wynikał wyłącznie z pleców, tylko właśnie dbamy o to, żeby ten ruch tutaj wychodził z bioder. Dlatego też kolana, jeżeli będą szerzej, to będzie Wam łatwiej. I na boki oczywiście. Tak jakbyśmy machali ogonem. Dobrze to robić przy lusterku, żeby kontrolować ten ruch. Jak ktoś wytnie kawałek z tego filmu, to... I teraz w ostatnim kroku robimy bioderka. Podglądają mnie przez okno. I w drugą stronę. I tak wyglądają ćwiczenia na gibkość okolic dna miednicy, które pomogą nam w pozbyciu się nadmiaru wody z organizmu z nóg. Przede wszystkim, więc będziemy mieć też smuklejsze kostki, będziemy mogli włożyć buty, bo będą się stopy mieścić. I też jeżeli masujecie swoje nogi po to, żeby udrożnić limfę, to nie masujcie wyłącznie tam, gdzie macie spuchnięte, tylko najpierw właśnie masujcie, udrażniajcie przy węzłach chłonnych, tak żeby odprowadzić tę wodę, która jest przy wylocie, prawda? A dopiero później przepychajcie sobie, kolokwialnie mówiąc, tę wodę właśnie z zastojów, z niższych części partii ciała. Gibkość to jedno, a drugie to jest rozciąganie, więc teraz pokażę Wam kilka puls rozciągających okolice węzłów chłonnych, więc nie tylko okolice dna miednicy, ale też ramion, klatki piersiowej, bo oczywiście tutaj też mamy zastoje. Także lecimy.